Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja w żaden sposób tego optymizmu, który mój przedmówca wyraził, w żadnej mierze podzielić nie mogę. Dlaczego? Z przyczyn chociażby tak prozaicznych, że przecież ustawa z 5 sierpnia 2008 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, która została przez nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego i pod adresem której zgłoszonych zostało 72 zarzuty. I doszło do bardzo ciekawej rzeczy, ponieważ pan prezydent Bronisław Komorowski zakres tych zarzutów ograniczył do 3. I Trybunał Konstytucyjny rozpoznał te zarzuty i stwierdził, że w każdym z tych 3 przypadków ta ustawa jest sprzeczna z Konstytucją. Pozostało do rozpatrzenia jeszcze 60 parę zarzutów. I już w tej kadencji posłowie z klubu Prawo i Sprawiedliwość tą ustawę zaskarżyli, i czekamy oczywiście na wyznaczenie terminu rozprawy. Ustawa ta, pomimo tego, że naszym zdaniem ona jest w sposób rażący sprzeczna z Konstytucją, ponieważ pan prezydent zgłosił wniosek, a co jest ewenementem, ażeby ją odrzucić w całości, co jest niezmierną rzadkością. Rzadko składa się taki wniosek, tym bardziej rzadko czyni to głowa państwa. Czyli czekając na wyznaczenie terminu rozprawy, została dokonana już nowelizacja ustawy, która obowiązuje od 23 października ubiegłego roku. Czy to jest nowelizacja, czy to jest nowa ustawa? Ja na to pytanie osobiście nie muszę udzielać odpowiedzi, ponieważ udzielił odpowiedzi na to pytanie pan profesor Marek Chmaj. Macie państwo przed sobą opinię pana profesora, konkluzje zawierające 8 punktów. Punkt 1 mówi, że nowelizacja ta obejmuje aż 60 artykułów spośród 80. Jest ona tak głęboka i dotyka tak istotnych regulacji, że ta ustawa, która niedawno weszła w życie, ona powinna zostać uchylona. To nie powinna być nowelizacja, tylko ewentualnie nowa ustawa. Wskazuje na gwarancje, jakie zapewnia artykuł 2 Konstytucji. Ja nie chcę użyć sformułowania, które w języku prawniczym jest często używane w odniesieniu do tego typu aktów prawnych. One mają krótkie swoje określenia. W punkcie 2. Wskazuje, że w związku z powyższym, iż ta nowelizacja wprowadza tak nie tylko drakońskie, ale drastyczne zmiany, to i nowe jednocześnie rozwiązania, których nie ma w ustawie, która niedawno weszła w życie, to termin vacatio legis nie może wynosić, bo to jest nieprzyzwoite, 2 tygodnie. Powinien wynosić jego zdaniem optymalny termin. Ja uważam, że za krótki, wskazuje 3 miesiące. W żadnym wypadku 14 dni. Bo co to jest 14 dni, jeżeli uwzględnimy fakt, że prace nad nowelizacją tejże ustawy jak długo
trwały. W punkcie czwartym zastanawia się, dlaczego ta nowelizacja wprowadza tak drastyczne zmiany, które dotykają jedynie nie tylko SKOK-ów, ale dotykają także Kasy Krajowej, która posiada no, szczególną pozycję. I ta pozycja przez ustawę z sierpnia, która weszła w życie, została zachwiana. Dlaczego została zachwiana? Do czasu wejścia w życie tej ustawy Kasa Krajowa pełniła rolę nadzorcy korporacyjnego. Po wejściu w życie tej ustawy Kasa Krajowa pełni rolę organu tylko i wyłącznie kontrolnego. Funkcje nadzorczo-kontrolne w pełnym zakresie przejmuje Komisja Nadzoru Finansowego, której przepisy tej nowelizacji dają, mówiąc w pewnym skrócie, obrazowo, władzę absolutną, władzę, jakiej nie ma ona w stosunku nawet do banków komercyjnych. Co to znaczy, że Komisja Nadzoru Finansowego może dysponować aktywami czy pasywami kas, przekazywać te aktywa według swojego uznania nie tylko innym SKOK-om, nie tylko bankom spółdzielczym, to jest ta sama rodzina, ale także dowolnym bankom krajowym, czyli bankom komercyjnym. Takiej instytucji ja nie znam. Ja nie mówię o tym, że KNF może jedyny podmiot zgłosić wniosek o upadłość. KNF może wprowadzić nadzór komisaryczny. I to nie tylko do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ale może nadzór komisaryczny wprowadzić także do kasy krajowej. Jeżeli zostaje wprowadzony nadzór komisaryczny, to proszę Państwa, zawsze działalność organów ustawowych nie ulega zawieszeniu, tylko przestają one funkcjonować. Mandaty członków zarządu i członków rady wygasają. A przecież Kasa Krajowa jest organizacją, która nawet po przyjęciu tej ustawy zmieniającej nadal zachowuje uprawnienia w zakresie lustracji. Czyli KNF, wprowadzając zarząd komisaryczny do Kasy Krajowej, no mógłby doprowadzić jednym pociągnięciem do tego, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie byłyby objęte lustracją. Powstaje pytanie, czy przestawałyby być uważane za spółdzielnie. Inne uprawnienia poza zarządem komisarycznym to jest postawienie kasy w stan likwidacji, powiedziałem, złożenie wniosku o upadłość, odwołanie członków zarządu, zawieszenie członków zarządu w pełnionych funkcjach. Na gruncie, jeszcze przed wejściem w życie ustawy Prawo spółdzielcze z 1982 roku, w latach 70., proszę Państwa, centralne związki spółdzielcze na zasadzie zadań zleconych przez państwo miały szerokie uprawnienia decyzyjne w stosunku do spółdzielni. Zgadza się, mogły podejmować uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji, o zawieszeniu w pełnionych funkcjach. Te zadania realizowały na zasadzie tak zwanych zadań zleconych. Ale co jest ciekawe, jak weszła w życie ustawa, która do dnia dzisiejszego obowiązuje,
z 82 roku, z września, prawo spółdzielcze, to żadnych uprawnień władczych centralne związki spółdzielcze mieć już nie miały. Nie mówiąc o tym, że od 90 roku już ich nie ma. I rodzi się pytanie, dlaczego ta ustawa daje tak daleko idące uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego i czym to jest spowodowane? Tym bardziej, że Komisja Nadzoru Finansowego, podejmując uchwały w rozumieniu przepisów prawa, te uchwały są decyzjami administracyjnymi. I od nie wszystkich tych decyzji będzie można się odwołać. Przykładowo podam, na wczorajszym posiedzeniu została zgłoszona poprawka, która nas wszystkich uczestników tego posiedzenia, może nie wszystkich, ale wielu, zaskoczyła. Mianowicie dotyczy ona artykułu 73c, po ustępie 8 zostaje dodany ustęp 8a w brzmieniu następującym. Ja przeczytam i krótki komentarz. W przypadku uznania skargi na decyzję o przyjęciu kasy albo przyjęciu wybranych praw podmiotowych lub wybranych zobowiązań kasy za zasadną, sąd orzeka o jej wydaniu z naruszeniem prawa. Przepisu artykułu 145 paragraf 1 punkt 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie stosuje się. Co to oznacza? Że Komisja Nadzoru Finansowego w skrócie będzie mogła wydawać decyzje sprzeczne z prawem, za które nie będzie ponosiła odpowiedzialności. A odwołanie do sądu co spowoduje? Że sąd jedynie stwierdzi, tak, że została wydana decyzja sprzeczna z prawem. I ta decyzja będzie obowiązywać, decyzji tej nie będzie można uchylić. A takie po prostu, czyli została zgłoszona poprawka już naruszająca w sposób zupełny porządek prawny. Ja nie chcę powiedzieć, że wszystkie poprawki, bo byłoby to nieuczciwe, są nie do przyjęcia. Bo przykładowo, wspaniałomyślnie, w nowelizacji tej znalazły się regulacje i to kilkanaście poprawek, które dotyczą objęcia, czyli poprawki 24 aż do 38, czyli 14, jak dobrze liczę, to są poprawki związane z objęciem członków, którzy mają depozyty w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, gwarancjami płynącymi z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w skrócie do 100 tysięcy euro są te gwarancje. Ale proszę Państwa, jest to konieczność, jest to logika, bo skoro Fundusz Stabilizacyjny, który stanowił własność Kasy Krajowej, już przez ustawę został zdementowany i nie stanowi majątku Kasy Krajowej, no to coś za coś, prawda? Czyli środki, które są na tym funduszu, one będą zwracane kasie, przekazywane do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, więc jak zabraknie, a zajdzie taka konieczność, no to członkowie SKOK-ów, którzy mają tam depozyty
w kwocie nieprzekraczającej 100 tysięcy euro będą mogli spać spokojnie. Chociaż ja wiem, czy do końca tak spokojnie, ponieważ przykłady w krajach sąsiednich tego spokoju osobom, które mają depozyty, nie zapewniają. Reasumując, zgłosiliśmy kilkanaście poprawek. Poprawki zostały odrzucone. Te poprawki zgłosiliśmy w charakterze wniosków mniejszości. Będziemy prosić o ich przyjęcie, ponieważ generalnie celem tych poprawek jest zmniejszenie rygorów i rygoryzmu tej nowelizacji, zarówno w stosunku do kasy krajowej, jak i w stosunku do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Nie chciałbym użyć tego sformułowania, że jest to ustawa likwidacyjna. W każdym bądź razie ta nowelizacja, jak wejdzie w życie, to sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, który po reaktywowaniu w naszym kraju prężnie się rozwijał, no może nastąpić zahamowanie. A to przecież nie leży ani w interesie obywateli, ani w interesie państwa, ponieważ powinniśmy sobie zdawać sprawę, że w gospodarce rynkowej, a w takiej żyjemy, dobrze jest, jak są inni gracze, konkurencyjni gracze. Jeżeli konkurencji nie ma, to dzieje się to, co się dzieje chociażby z kartami płatniczymi i kartami kredytowymi, gdzie płacimy jako posiadacze tychże kart najwyższe opłaty z tego tytułu interchange. Jeżeli chodzi o nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, to chciałem zwrócić uwagę, proszę państwa, że SKOK-i już są pod nadzorem tejże instytucji. Od paru miesięcy nic się nie wydarzyło, bo gdyby się coś wydarzyło, to wszystkie gazety w kraju oczywiście już by dawno na ten temat napisały. Zresztą jest to instytucja i też moja pewna obawa, jeżeli chodzi o perspektywy czasowe tej nowelizacji, bo przecież nie tak dawno się zastanawialiśmy, jak to będzie z naszym nadzorem realizowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, ponieważ istnieje tendencja do wprowadzenia nadzoru europejskiego i zmarginalizowania nadzorów krajowych, czyli nadzoru, no, który obecnie realizuje Komisja Nadzoru Finansowego, w której też pracują tylko ludzie. Ja wiem, jacy ludzie, ponieważ przez 18 miesięcy, jak ta instytucja powstała, byłem członkiem KNF-u, przedstawicielem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Dziękuję, panie senatorze.